Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym chciałem Wam powiedzieć o nowości, jaką dla Was prowadziliśmy na naszej firmie, czyli budowa domu z materiałem. Ponieważ od kilku lat świadczymy dla Was usługi budowlane, jak chodzi o budowę domów, odnośnie stanów surowych otwartych, bo miałem powiedzieć i wykończeniówki, ale tego już nie robimy, w ogóle tego nie robimy. To robiłem to tylko na własne potrzeby, więc nie ma tematu. Natomiast prowadziliśmy dla Was opcję budowy domów z materiałem, ponieważ dużo osób nie ma czasu latać za materiałem, nie ma czasu pozyskiwać materiałów albo ma problem z tym materiałem i przez to nam się wszystko przyciąga. Więc zrobiliśmy dla Was taką opcję, że jest możliwość zamówienia u nas kompletnej budowy do stanu surowego otwartego, czyli tego, co tutaj widzicie, oczywiście bez drzwi i okien, bo to jest stan surowy zamknięty, my tego nie wstawiamy, bo na okna się czeka 2 do 3 miesięcy i to wstawia producent. A dlaczego? Ponieważ montując okna, on Wam wystawi fakturę na usługę na 8% VAT-u. Kupując okna, on Wam sprzeda okna na 23% VAT-u. Porównanie? Okna kosztują 10 tysięcy z montażem 10 800 zł. Mówimy teraz o stawkach netto brutto. Natomiast on mi sprzedaje okna, postawi mi je tutaj, zapłacę 12 300 zł i one leżą tutaj. Rozumiecie? 23% za towar, a 8% usługa. Więc my nie wstawiamy tego, bo po pierwsze tracicie gwarancję, po drugie my tego nie robimy na co dzień, tak jak firmy, które to robią, więc na pewno zrobią to lepiej. No i kolejna sprawa, no to też jest drogi temat, nie chciałbym tego upuścić. Poza tym według mnie, skoro można oszczędzić, to po co nam płacić za to? Więc stan surowy otwarty jest to. Czyli macie budynek z dachem, macie budynek zamknięty wszystkim czym się da, co tutaj widzicie, czyli blachą, wieźbą, membraną, ścianami, natomiast nie ma okien, to jest tam surowo otwarty, zamknięty okna, otwarty bez okien, tyle jest różnicy. Więc my budujemy stan surowy otwarty albo z materiałem, albo bez materiału. Jest to nowość, ponieważ mieliśmy sytuację, że klient miał problem z pozyskaniem pierdoły za 200 zł, typu jakieś tam łaty, typu jakiegoś tam pustaka, jakiegoś tam nadproża i przez to nasza robota się przeciągała i każdy nasz termin był przesuwany. Więc padliśmy na pomysł z budową domów z materiałem. Chłopaki byli od hydrauliki. Jeszcze z tego co mi wiadomo ma być elektryk. Nawet nie spodziewałem się, że inwestor tak ostro wziął się za wykańczanie tego domu. Ale jak widać zależy mu na czasie, żeby to szybko skończyć, ponieważ możliwe, że będzie tutaj chciał szybko się wprowadzić. Natomiast wracając do tematu. Jest możliwość budowy domu z materiałem, o czym wspominałem wcześniej, ponieważ były różne sytuacje. Czasami inwestor nie miał czasu jechać po materiał, nie miał ochoty jechać po ten materiał, nie miał po prostu gdzie kupić tego materiału, bo czasami niektóre rzeczy są u niego niedostępne, bo w jego okolicach jest problem. Na przykład nie wiedzą co tutaj szczemie, tylko oni Wam sprzedadzą gotowego druta FI6 albo FI8, żebyście sobie zagięli. Natomiast my przywozimy zawsze gotowe elementy, które będą potrzebne. Tak samo płytę USB do szalunków, nie każdy je przetnie na wymiar jaki jest potrzebny, tylko Wam da całą płytę, a my możemy to przywieźć. Dlatego wprowadziliśmy teraz taką opcję budowy domu z materiałem i przygotowaliśmy dla Was trzy oferty. 35 z lekkim stropem drewnianym, 70 nowy projekt domu Adaś i 70 z poddaszem. Uważamy, że te trzy oferty są idealne dla Was, na Wasze potrzeby, ponieważ wszystko kosztuje. Też nie chcieliśmy przygotowywać dla Was nie wiadomo jak drogich ofert, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że czasy są jakie są, natomiast 35, 70 i kolejne 70, o którym mówiłem, wydaje mi się, że jest na każdą kieszeń. Przede wszystkim jest to metraż naprawdę fajny. Tutaj, gdzie jesteśmy teraz w tym momencie, jest 120 metrów. Jest według mnie ok, jest spoko, ale nie każdy potrzebuje aż takiego dużego domu. Natomiast 70, według mnie idealny. Dla rodziny 2 plus 2, 35 dla rodziny 2 plus 1, 70 z poddaszem, no tak samo 2 plus 2, no bo dół jest taki wspólny, natomiast góra jest do spania, jest tam druga łazienka, jest ta druga kondygnacja. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, o której powinienem wspomnieć, to jest to, że możecie budować domy mieszkalne. Tak, dobrze słyszeliście, bo my przeważnie budowaliśmy jako rekreacja, natomiast prowadziliśmy opcję, że do 50 km od siedziby naszej firmy, czyli od Staszowa, województwo świętokrzyskie, jest możliwość budowy domu mieszkalnego na podstawie naszych projektów. Czyli mamy projektanta, mamy kierownika budowy, mamy wszystkie osoby potrzebne, które będą w stanie Wam zrobić adaptację projektu względem domu mieszkalnego. Powiedzmy na to, powiedzmy, że nowy projekt Adaś jest jako rekreacja, natomiast Wy nie możecie mieć w miejscowym planie rekreacji, możecie mieć dom mieszkalny. Wtedy
patrzycie sobie na nasz region, widzicie, że jesteście do 50 km od siedziby naszej firmy, no bo pewnie sprawdziliście wcześniej, dzwonicie do nas, nasz projektant, nasz kierownik, osoby, z którymi współpracujemy, zrobią wam projekt architektoniczno-budowlany, przygotują wam pełną dokumentację do zgłoszenia bądź do pozwolenia, no i macie problem rozwiązany i nie musicie za tym latać. Więc do 50 km jest taka opcja, powyżej niestety wy musicie sobie już sami to ogarnąć. Więc dokumenty są po stronie inwestora. Jeżeli decydujecie się na budowę domu w naszym wykonaniu, czy z materiałem, czy bez, jako forma rekreacyjna, to dostajecie od nas projekt za darmo. Natomiast jeżeli chcecie mieć w formie mieszkalnej, no to już tyle, ile biuro sobie zażyczy za tą zmianę, no to tyle będziecie musieli tam zapłacić. Oczywiście za rabatem, no bo jeżeli robicie to przez nas, no to macie tam rabat, bo firma robi to taniej. Więc to są dwie rzeczy, które wprowadziliśmy ostatnio do nas jako usługa z materiałem i jako projekty architektoniczno-budowlane do 50 km. Też jest taka opcja, że jeżeli wam się nie spodoba jakikolwiek z naszych projektów, bo uznacie, że jest za mały, nie taki układ, za niski, nie taki kąt dachu, też możemy wam zrobić te zmiany. Więc nie musicie się martwić tym, że wam kąt dachu nie przejdzie w miejscowym planie, bo mamy tam projekt domu Adasz, który ma około 35 stopni, a ktoś ma od 37 do 45, no i już mówi, że nie da rady. Możemy wam to zmienić. Nie ma najmniejszego problemu. Dokonujemy takich zmian. Tak samo robimy ściany kolankowe, robimy całkiem inny układ pomieszczeń, robimy ścianki działowe inne, robimy inną konstrukcję, nie musi być strop drewniany, może być strop żelbetowy. Po prostu wprowadzaliśmy masę różnych zmian, żeby wam lepiej z nami było. Więc to są te wszystkie zmiany, o których chciałem wam powiedzieć. Tak samo robimy w środku ścianki działowe. Nie zawsze jest tak, jak widzieliście na filmach, że zostawiamy bez ścianek działowych. Też wykonujemy te ścianki działowe. Wszystko jest kwestia dogadania z inwestorem, ale nie każda osoba chce, ponieważ mówi, że ma jakiegoś tam kuzyna, wujka, stryjka, szwagra, co robi takie rzeczy i zrobi to taniej, szybciej, no nie wiem, po prostu mówi, że zrobi to sobie we własnym zakresie, zamiast wziąć sobie kompletną budowę taką, jak tutaj widzicie, czyli stan surowy otwarty, także teraz przychodzi elektryk, przychodzi hydraulik i on sobie działa i nie interesuje go to, że ścian nie ma, tylko on po prostu teraz sobie weźmie brudownicę, zrobi sobie korytka, przepuści sobie instalację, zrobi sobie puszki, przygotuje wszystko pod tynki, przychodzi tynkarz, tynkuje, wchodzą kolejni, robią wylewki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli nie ma, dajmy na to działówek, to musicie wziąć znowu kogoś, co wam te działówki postawi. Więc dlatego wprowadziliśmy taką opcję budowy domu kompletnego z materiałem. Was naprawdę nic nie interesuje. My przywozimy swój materiał, swoje płyty OSB, zamawiamy beton, latamy za koparką, zamawiamy stal, zamawiamy szczemiona, zamawiamy wieźbę dachową, zamawiamy blachę. My robimy wszystko za was kompletnie. Więc przygotowaliśmy, tak jak mówiłem wcześniej, trzy takie oferty i wydaje mi się, że są bardzo fajne, bo dużo osób dzwoni. Na OLX-ie, jak powiedzieliśmy o jednej ofercie, że jest, to już obserwuję około 600 osób, no i dużo osób dzwoni, bo naprawdę cena jest konkurencyjna, mimo tego, że jest to dla nas ryzyko, bo nie wiemy, ile będzie kosztował materiał za pół roku, czy za miesiąc, czy za rok, ale z tego, co widzimy, materiał się zatrzymał, a nawet tanieje. Więc może być tak, że to będzie duża różnica w dół, natomiast może być tak, że nagle staniał, bo jest zima, i skoczy do góry i my będziemy w plecy, więc jest to ryzyko. Natomiast my przygotowaliśmy takie oferty, żebyście nie musieli za tym latać, za tym się interesować. Więc jeżeli chcecie taką wycenę 35, 50, 70 z naszych projektów, to wystarczy do nas napisać na kontakt@dom25000.pl. Dostaniecie wycenę. Oczywiście ona jest uzależniona od lokalizacji. To może być plus minus w tę stronę trochę, może być mniej. Bo i takie sytuacje się zdarzały, że u sąsiada budowaliśmy, no to wtedy powiedziało mu się mniej, bo odeszły dojazdy, odeszły noclegi, odeszło dużo rzeczy, które na przykład musielibyśmy wynajmować, a tu mamy na miejscu swoich znajomych, co mają składy budowlane, typu duże zagęszczarki, typu walce drogowe, typu jakieś koparki i tak dalej, tak dalej. Mamy tu na miejscu, natomiast gdzieś tam w delegacji no musimy to wynajmować, więc tu są te różnice w kosztach, ale tak jak mówię, porównując ceny naszej konkurencji do tego, co my dla was przygotowaliśmy, jest to bardzo konkurencyjne. No i przede wszystkim, tak jak mówiłem, was nic nie interesuje. Wy jedyne, co musicie zrobić, to dokonać zgłoszenia albo pozwolenia na budowę i musicie wytyczyć budynek, wytyczyć miejsce, gdzie on będzie. Czyli musi wam geodeta wbić paliki albo zrobić wam ławicę. Zabrakło mi tego na końcu języka, miałem ławicę. I tyle. Was już więcej nie interesuje. My załatwiamy koparkę lokalnie, my załatwiamy wszystko. Więc jest taka opcja. Oczywiście też jest opcja, jak do tej pory była, czyli sama budowa, bo zawsze ktoś tam może coś mieć, że on gdzieś tam na składzie budowlanym może mieć jakiś rabat. Natomiast to jest oferta dla osób, co nie chcą za tym latać.
Dobra, ja się z Wami żegnam, bo tak mogłem z Wami jeszcze rozmawiać i rozmawiać, natomiast wydaje mi się, że najlepszą formą przekazania tych informacji to jest, jeżeli do nas przyjedziecie, umówicie się na spotkanie i zobaczycie na żywo, co mamy dla Was przygotowane, zobaczycie nasze domki do 35, do 70, albo możecie przyjechać na budowę domu, którą obecnie prowadzimy, którą prowadzimy, a nie którą skończyliśmy prowadzić, bo kiedy oddajemy inwestorowi już dom, no to niestety temat zamknięty, nie można tam wchodzić, to jest czyjś dom, to jest czyjaś posesja, natomiast w momencie, kiedy my prowadzimy te prace, jest to jakby nie było nasze, w momencie takie użyczenie, że my tam jesteśmy i my możemy Was przyjąć jako naszych gości, natomiast jak oddamy, no to już niestety przepadło. Więc dużo osób pyta się, czy może zobaczyć jakiś tam dom, który budujemy, natomiast w momencie, kiedy nas już tam nie ma, to jest już inwestora, tam nie wolno wchodzić, my nie możemy podać danych, to jest RODO. Więc tego już, to już przypadło. To tylko co na internecie widzicie, no to to tylko macie. Natomiast jeżeli chcecie przyjechać na budowę i zobaczyć, jak pracujemy, zobaczyć nas w akcji, no to nie ma problemu, wystarczy do nas napisać w trakcie budowy, bo filmy macie mniej więcej na bieżąco. Więc jeżeli nagrywam coś dzisiaj, no to jest różnica tydzień, półtora w te albo we w te. Natomiast jeżeli nagrałem to pół roku wcześniej, no to prawdopodobnie już mnie tam nie ma. Dobra, ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.